Trudno mi powiedzieć, czy się o tym mówi mało, czy dużo. Pewno zależy od tego, w jakich parafiach się znajdziemy. Chciałbym zwrócić uwagę najpierw na jedną rzecz. Ojciec Święty Franciszek mówi o ubogim kościele dla ubogich. Ale Kościół to my wszyscy. To nie tylko księża, duchowni, zakonnicy, siostry zakonne. Wszyscy. I niekiedy myślę sobie, że to wezwanie do ducha ubóstwa powinno być wzięte pod uwagę także przez wielu ludzi nieduchownych, nie księży, by zrobili też rachunek sumienia z tego, jak potrafią dzielić się tym, co posiadają, z innymi. Myślę tu zwłaszcza o tych ludziach, którzy mogą pochwalić się niemałym majątkiem. Nie chcę ich oczywiście oskarżać, bo znam bardzo wielu wspaniałych ludzi, mających się pod względem materialnym bardzo dobrze, szczerze zatroskanych o to, żeby wcale niemałą cząstkę tego, co otrzymują jako swoje pensje miesięczne, przeznaczać na tak zwane dobre cele. Ale właśnie chodzi tutaj o zrozumienie, że kiedy Ojciec Święty mówi o Kościele ubogim dla ubogich, ma na uwadze cały Kościół. Jest to zatem problem wrażliwości na ubóstwo i na ubogich wszystkich. Wszystkich. I to jest jedna rzecz. Ja wielokrotnie, zwłaszcza podczas spotkania z księżmi, ale nie tylko ze świeckimi, również podczas wizytacji parafialnych, kiedy spotykam się z zespołami parafialnymi, zespołami Caritas, mówię o tym, że Kościół ma dzielić się własną biedą. Co to znaczy? Najpierw to, że nie wolno nam dać się wmanewrować w jakąś szczególną konkurencję z różnego rodzaju organizacjami czy osobami, za którymi idą media, ogromne wsparcie finansowe różnych instytucji państwowych i niepaństwowych. Bo wtedy oczywiście, zwłaszcza jeśli to ma miejsce raz na rok, można przynieść i dobrze, wcale niemałe efekty. Ale większość ludzi chodzących do kościoła to te ewangelijne, ubogie wdowy, które się dzielą swoją biedą. Mają niewiele, ale mają wielkie serce. I dzięki nim możemy jako Kościół wspierać w ciągu roku tyle wspaniałych, wielkich dzieł. Bo tych składek dodatkowych w niedzielę, zwłaszcza także tych składek przed Kościołem, jest bardzo wiele. I mimo że nie jest to poziom życia nie jest, na przykład zwłaszcza w Łodzi, bardzo wysoki, to ofiarność na jakieś konkretne cele, by komuś pomóc, jest wielka. Dajemy tyle, ile możemy, na ile nas stać. I to jest to, co jest bardzo istotne. Dalej trzeba dawać w sposób stały. To nie może być akcja raz na rok, bo potrzebujących wokół nas jest ciągle bardzo wiele. Niekiedy odnosi się wrażenie coraz więcej. I trzeba ich dostrzec i trzeba ich wspomóc. I jeszcze jedna zasada, która sprawia, że być może właśnie dlatego
w Kościele mało mówimy o tym, co naprawdę się dzieje, czy to w wymiarze ogólnopolskim, czy diecezjalnym, czy parafialnym. Dawać i pomagać bez rozgłosu. Zgodnie z tym, co mówił Pan Jezus w kazaniu na górze. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią to w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją zapłatę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wielewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Myślę, że ta nasza postawa, przecież ogromnej pomocy, którą dają ludzie przychodzący co niedzielę, zwłaszcza do kościoła, to jest ogromna pomoc. W większości skromnie żyjący ludzie. To jest ta dobroć świadczona na co dzień, nie zawsze doceniona, rzadko widziana, ale przecież jakoś skuteczna. Skuteczna, bo wróćmy jeszcze do tego pięknego świadectwa i obrazka jednego dnia z życia sióstr, misjonarek miłości, które słyszeliśmy na początku dzisiejszego spotkania, czy świadectwo tego Pana. Jednakże ja chciałbym to dzisiejsze spotkanie właśnie wykorzystać jako moją bardzo serdeczną, moje bardzo serdeczne podziękowanie za te wielkie dzieła miłości, które mają miejsce, które się dokonują w naszej archidiecezji. Bardzo, bardzo za to dziękuję. A zwłaszcza chciałbym tutaj wyrazić wdzięczność za pomoc dla Sarajewa. W połowie maja tego roku byłem tam na spotkaniu komisji, której przewodzę w ramach konferencji Episkopatów Europy. I akurat wtedy wybuchła tam ta powódź, która okazała się wielką tragedią dla Bośni i Hercegowiny, nie tylko dla tego kraju. Ponieważ widziałem na oczy tragedię, która działa się, prosiłem o pomoc. Z naszej archidiecezji popłynęła, i to nie mała, pomoc pieniężna w wysokości 230 tysięcy złotych. To około 50 tysięcy euro, które przekazaliśmy do arcybiskupa Sarajewa, kardynała Winkopulicza. Niedawno otrzymałem list z podziękowaniem za ten akt solidarności archidiecezji łódzkiej z Sarajewem. W tym liście kardynał Pulicz pisze między innymi tak: proszę księdza arcybiskupa uprzejmie, żeby przekazał moją wdzięczność wszystkim dobroczyńcom, którzy mieli wielkie serce dla osób cierpiących na tej ziemi, w Bośni i Hercegowinie, aby Bóg wypełnił ich pełnią swego błogosławieństwa. A dla księdza arcybiskupa moja szczególna wdzięczność za braterską solidarność, która pozwala mi z jeszcze większą odwagą pokonywać wszystkie wyzwania składające się na nasze życie. Więc Bóg zapłać wszystkim, którzy
z głębokości i szczodrobliwości swojego serca dali przysłowiową złotówkę dla naszych nieznanych nam przecież braci i sióstr w Bośni i Hercegowinie, a powiedzmy sobie jeszcze i to, że tam katolicy stanowią zdecydowaną mniejszość. Większość to muzułmanie i prawosławni. Myśmy pomagali wszystkim, bo tam byli ludzie po prostu potrzebujący naszej pomocy.